rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu dzień dobry panu wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Sławomir Podapowicz reprezentujący nowoczesną i zarazem koalicję i obywatelską i europejską dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu kwestia pedofilii ważniejsza jest dla koalicji obywatelskiej czy dla koalicji europejskiej. Myślę, że dla wszystkich jest bardzo istotna niezależnie od barw politycznych i myślę, że to akurat jest taka sprawa, której. Powinno się szukać porozumienia różnych sił politycznych od prawa do lewa, po to, żeby skutecznie walczyć z pedofilią w naszym kraju. To dlaczego nowoczesna wstrzymała się od głosu, kiedy był wprowadzany rejestr pedofilów? Dlatego, że są różne sposoby e, walki z pedofilią. I jak nowoczesna I, chciałaby walczyć? I już tylko odpowiem na pierwsze pańskie pytanie. I. W 2016 roku ustami naszej ówczesnej posłanki Anny Schmidt przedstawiliśmy, dlaczego akurat w tej sprawie wstrzymujemy się od głosu. A było to związane chociażby z faktem, że między innymi kwestie tego typu instrumentów, na przykład we Francji, jak to było przedstawiane przez Ministerstwo. Są akurat dostępne dla części służb i przeciwko temu nikt nie protestował, żeby przynajmniej część tej dokumentacji była dla służb odpowiednich dostępna to po pierwsze. Po drugie, też akurat doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, na których, w których funkcjonują tego typu rejestry, wcale nie pokazują, że znacząco wpływa to na zmniejszenie przestępstw o charakterze pedofilskim. Wręcz przeciwnie, mówi się nawet o tym, że część z tych przestępców. Zaczyna dzięki tym rejestrom, czy przez te rejestry krążyć po kraju i stanowić niebezpieczeństwo dla e, No Ale u nas ten krajowy rejestr odniósł rezultat zamierzony, przynajmniej dwóch lub trzech udało się z życia publicznego, czy z życia szkoły, czy placówek, które wychowują czy kształcą dzieci, wyeliminować. Także to u nas zadziałało. Ale ja się tylko tak zastanawiam, są odpowiednie służby, panie redaktorze, i pan wie też o tym, że na przykład czy to dyrektorzy szkół, czy też innych placówek oświatowych mają obowiązek sprawdzania tego typu informacji przed zatrudnieniem takiej osoby. W placówce, która zajmuje się wychowaniem dzieci, po to, żeby zabezpieczyć te dzieci przed ewentualnymi przestępstwami o charakterze pedofilskim. No jasne, ale to będzie na terenie szkoły, ale już poza szkołą, czy w drodze do szkoły, kiedy będzie się ktoś przyglądał dzieciom, to już wygląda zgoła inaczej. Taka osoba, która nawet przez dyrektora placówki zostanie uznana na podstawie rejestru za pedofila, to ta osoba wokół szkoły może krążyć i nikt nie będzie wiedział z rodziców czy z dzieci, którzy chodzą do tej placówki, że ktoś taki w ogóle tam czyha. Czy znaczy uważa pan, że to jest jedyne, jedyna droga do tego, żeby, żeby zabezpieczyć dzieci przed ewentualnym przestępstwem? Ale chciałby pan, żeby znaczy, pedofile byli anonimowi? Chciałbym, żebyśmy skutecznie chronili, żeby policja miała wszelkiego typu narzędzie do tego, żeby pedofili odseparować od dzieci, nie dać im możliwości pracy z dziećmi i przede wszystkim dokonywania przestępstw. Czy formuła, w której mamy rejestry otwarte, chroni nas przed pedofilami, ryzyko, ale zmniejsza ryzyko, że taki pedofil w naszym najbliższym otoczeniu się pojawi? Nie wiem, czy zmniejsza. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie mam stosownych badań. Natomiast mówię tutaj o pewnych doświadczeniach i literaturze, która pokazuje pewne przykłady z Francji, chociażby, czy ze Stanów Zjednoczonych. Że to nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo młodzieży. Pedofil, jeśli będzie chciał dokonać takiego aktu, będzie szukał takiej okazji, niezależnie od tego, czy jego wizerunek będzie jawny, czy nie będzie jawny. Zresztą, e, pytanie kiedy jest, takie... jest jawny, on się zaczyna bać. O pedofil jest tchórzem. Znaczy, ja nie znam aż na tyle reguł postępowania czy działania, czy psychiki pedofila, żeby odpowiedzieć tak czy nie. Natomiast oczywiście pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie poprzez pokazanie wizerunku pedofila wyhamować jego popędy, jego chorobę, po to, żeby nie szkodził dzieciom. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Być może jest tak, jak Pan wspomina. Czy w takim razie dążenie do wprowadzenia chociażby latarnika. Do szkół podstawowych na terenie Warszawy, kiedy mówimy tak wiele o seksualności, kiedy temat seksualności został poruszony przez braci Sekielskich. Myśli Pan, że jest zasadne i celowe? Jedna uwaga tu się z Panem redaktorem nie zgodzę. Myślę, że Panowie Sekielscy poruszyli nie kwestię seksualności, tylko konkretnych przestępstw w konkretnej instytucji. Możemy mieć różne oceny i opinie natomiast na temat tego filmu, natomiast oni poruszyli konkretny problem, który pojawił się w Kościele Katolickim. Tak, przepraszam, natomiast... to ja tylko doprecyzuję i... też, żebyśmy mieli jasność, a właściwie nasi słuchacze. Czy dla Pana jest tożsame pedofil i czyn pedofilski? Czy Pan będzie różnicował? Czyn pedofilski jest czymś innym zupełnie, aniżeli działanie pedofila? Nie, no, pedofil to pedofil. To znaczy to są A zachowania... czyn pedofilski jest czynem pedofila, czy nie? Nie, ale. Co pan chce. Jakby nie. Chciałbym tylko, żebyśmy to sobie ustalili od razu i będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Czy dla pana to jest tożsame, czy to jest zgoła coś innego? Ja, zakładam, że pedofilia jest to zachowanie, które ma na celu wykorzystanie e, nieletniego, i jest to absolutnie e, obrzydliwe przestępstwo, które powinno być karane. To nie nie atakuję, tylko dopytuję. Czy jak... czyn pedofilski dla pana jest tożsamy z pedofilem? Znaczy, pedofil to jest, rozumiem, stwierdzona jakaś ułomność, która być może nie zawsze kończy się w przypadku takiego pedofila z zachowaniami, które są charakterystyczne. To ja w takim razie ułatwię znaczy, panu odpowiedź proszę na moje mi pytanie. Chciałbym wyjaśnić, o co panu mówił? To ja już tłumaczę na konkretnym przykładzie, kwestię Romana Polańskiego. Mhm. Swojego czasu próbowano go usprawiedliwiać, próbowano go wybielać, twierdząc, że nie był pedofilem, a gwałt, którego dokonał na trzynastolatce. Był tylko czynem pedofilskim. Znaczy ja tutaj nie widzę rozróżnienia. Też uważam, że... I, I to chciałem usłyszeć. Uważam, Dziękuję. że tutaj jeżeli ktoś uprawia seks, czy też zmusza osobę nieletnią do czynów lubieżnych, no, dokonuje czynu pedofilskiego. Znaczy oczywiście tam jakieś wychodziły tłumaczenia ze strony pana Romana Polańskiego, można w nie wierzyć lub nie wierzyć, od tego jest to odpowiednie instytucje, czy organy ścigania, ale także sąd do tego, żeby ocenić, jaki to miało wymierać. No i wówczas legaliści z Platformy Obywatelskiej próbowali wybielać, próbowali tłumaczyć. Pewna pani redaktor z ulicy Czerskiej nawet twierdziła, że przecież przedawnienie już działa i nie ma o czym mówić. Znaczy ja nie chcę tutaj nikogo wybielać. Uważam, że wszystkie te czyny, które określa bardzo wyraźnie kodeks karny, powinny być stosownie osądzone. No ja teraz dlatego dopytuję, dokonuję. przepraszam, że wchodzę w zdanie, dopytuję, jaki, jaki to ma sens i jaki to jest cel? Kiedy Platforma Obywatelska z Pedofilią nie zrobiła nic, no znaczy... Pojawiały się wypowiedzi Donalda Tuska, że może by tak prowadzić chemiczną kastrację. I na tym się skończyło. I dziś Platforma Obywatelska, która wcześniej broniła Romana Polańskiego, dziś Platforma Obywatelska mówi nie, nie, trzeba złożyć projekt ustawy, składamy projekt ustawy zaostrzający kodeks karny, gdzie nie ma mowy o żadnym przedawnieniu. To jak w jednym przypadku ma być przedawnienie? A w drugim przypadku już przedawnienia nie ma być. Nie chcę się tłumaczyć za Platformę Obywatelską. Musi pan, bo czy... jesteście w tej samej koalicji. Nie, I obywatelski, ja i europejski. I niestety Platforma muszę... Obywatelska i w jednej, i w drugiej koalicji wiedzie prym. Ja, ja niestety muszę, dla nowoczesnej. Ja muszę powiedzieć w imieniu nowoczesnej, bo w imieniu nowoczesnej, póki co, występuje w, w Polskim Radiu 24. E, I nasze stanowisko akurat w kwestii e, pedofilii jest e, jednoznaczne I wszystkie te projekty, które zmierzają do tego, e, e, żeby po pierwsze... E, e, Prawo było realizowane czy respektowane, żeby przestępca był karany i wyrok był wykonany, to są dobre projekty, które zmierzają do tego, żeby z naszej przestrzeni publicznej odseparować osoby, które stanowią zagrożenie dla dzieci. To jest chyba oczywiste i w tym kierunku akurat powinniśmy wszyscy, moim zdaniem, zmierzać. To I dlaczego innego? wcześniej nie zmierzaliśmy w tym kierunku? Nie, nie odnoszę takiego wrażenia, że nie zmierzaliśmy, odnoszę tylko takie wrażenie, że polskie prawo w tym akurat zakresie było w sposób szczególny puste, jeśli chodzi o pewną realizację pewnych rzeczy. Pamiętając też o tym, jak trudne to są sprawy, dlatego że jeżeli dzisiaj chociażby przyglądamy się tym dokumentom, czy tym zeznaniom osób, które pojawiają się w filmie braci Sekielskich, to są sprawy, które miały miejsce 20, 30, 40 lat i Niektórzy pytają, dlaczego dopiero teraz się te sprawy pokazują. Ja jestem w stanie to zrozumieć, że jest to na tyle trudne dla tych ludzi, że często w wieku lat 12, 13, 14, 15, kiedy te czyny, zagrożone, te czyny karalne są na nich dokonywane, kiedy dokonywane jest na nich molestowanie, nie są w stanie tego powiedzieć. No jasne, ale człowiek, który występuje w tym filmie miał lat 18, dalej chodził na plebanie. No, ale jednocześnie y, y, chyba tłumaczy o tym, chyba mówi o tym, że to jest tak głęboko w nim zakorzenione i tak trudne do przyjęcia, y, że nie potrafił y, z tego związku, chorego związku ze swoim y, księdzem po prostu wyjść, zrezygnować. A skoro mówimy I o tej perspektywie jeśli... czasowej, ja nie chcę tak... Nie, nie, ale panie, to już jedna rzecz. Znaczy. Nie chcę wchodzić w tego typu dywagacje, dlaczego on to robił, czy nie robił. Ale ja nawet ja, tego pytania ja, ja tego ocennego nie, nie zadam, Ja tego nie, przeżyłem. Szczerze, że nie odważę się. Ja nie przeżyłem tego, nie wiem, co taka osoba przeżyła Dlatego I... też takiego pytania nie zadam. I, i... Wydaje mi się, że akurat w tego typu przypadkach powinniśmy starać się tych ludzi zrozumieć. Nawet nie mieć... tyle zrozumieć, ile bardziej im pomóc, a I później pomóc. zrozumieć. I pomóc mm. i zrozumieć. I to jest tak, jak ma Pan przykłady przecież tego syndromu sztokholmskiego. Jest wiele kobiet, które jest bite w związkach, a jednocześnie nie są w stanie. No to po... z tych ale, tu, ale tu posługuje się, ale... Ale posługuje się pan troszeczkę inną narracją. Ja rozumiem, że ta narracja również przez panią psycholog w tym filmie była przedstawiona. Dokładnie. Właśnie do maltretowanej kobiety. Natomiast maltretowana kobieta nie to nieco inne relacje, aniżeli dziecko. No, no, zupełnie te, inne relacje. te relacje dziecka są znacznie trudniejsze. No no znaczy, dziecko łatwo zastraszyć, bo dziecku łatwo wmówić, że e, może to nieść ze sobą jakieś konsekwencje e, związane z jego dalszym wychowaniem, z jego funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej. To, 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 jest, to są strasznie trudne sprawy, na których ja się, mówiąc krótko, nie znam, ale na tyle, na ile jestem w stanie zapoznać się z tego typu problemami z dostępnej literatury, wydaje mi się, że trzeba tych po prostu ludzi zrozumieć rozumieć i starać się im pomóc. Czy powinny być kolejne filmy o kolejnych dziedzinach naszego życia? Na przykład, o grupach zawodowych? Nie wiem, o politykach, o świecie artystycznym. Ale takie filmy przecież powstają. Gdzie? W Polsce są filmy no, fabularyzowane. Jak? Ale są, jakie tytuły? No na przykład y, y, ma pan film, który był bardzo często opublikowany w mediach prawicowych, Nocna Zmiana. Jest taki film? Jest taki film. Dokumenty. Zaraz, zaraz, ale... Nie, nie, ja nie mówię o dokumencie. Ja nie mówię o dokumencie związanym z polityką, bo tam o pedofilii nie było ani słowa. O czym pan do mnie mówi? Ja mówię o filmach, o kolejnych grupach, których dotyczy pedofilia. Bo przecież nie będziemy ukrywali, że pedofilia jest zjawiskiem starym jak świat. Co niektórzy, podobnie zresztą jak i pewne inne czynności czy zachowania seksualne. Panie redaktorze, no to bije się w piersi, nie zrozumiałem państwa No dobra, to w takim razie bardzo proszę o odpowiedź. Myśli pan, że powinny takie filmy powstać? Jeżeli jest taki problem w poszczególnych grupach społecznych. dlaczego pan. Stawia pytanie, jeśli jest taki problem? Co, Nie ma problemu? A jest? Nie byli ludzie skazywani? A jest. A według pana nie ma? Nie, nie wiem. No pytam pana. No, jeżeli pan pyta mnie o to, czy powiem Według powstać, mnie jest. Ja mam tylko jedną bardzo istotną rzecz do powiedzenia w kontekście tego filmu, który powstał. Proszę zwrócić uwagę, e, że żadna telewizja, żadne medium dysponujące i środkami finansowymi nie podjęła tego tematu. Podjęli to dziennikarze niezależni. De facto dziennikarze niezależni, z środków finansowych i finansowani przez, e, przez obywateli. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i powstanie ekipa, która będzie chciała zrobić film o politykach, którzy jednocześnie mają całe instrumentarium i dużą grupę społeczną, która jest w stanie ukrywać się czyny pedofilskie, to proszę bardzo, niech powstają takie filmy. Nie mam nic przeciwko temu. Panie Przewodniczący, o każdym razie. Społecznej. O super. Czy w takim razie, nawiązując jeszcze do tego filmu. Nie dziwi pana fakt, że występujący tam w większości to są byli współpracownicy SBC? Nie, nie dziwi mnie dlatego, że często osoby, które miały skłonności czy homoseksualne, czy skłonności pedofilskie, były wykorzystywane przez służby bezpieczeństwa. To zresztą bardzo często pojawia się w materiałach IPN, dlatego że to jest ich słabość. Słabość, którą służby po prostu wykorzystywały. Czyli był hak na nich po prostu. Tak, zresztą ty, tych haków e, e, służby używały różnych i też w stosunku do osób... Czyli nie co, to, możemy co... wyciągnąć taki wniosek, że państwo akceptowało ich działanie? Ale państwo które? Chyba znaczy, no, państwo polskie. PRL? No chociażby. No nie no, rozumiem, że tak, że PRL musiał wtedy przyjmować, że jeżeli ma jakieś haki na poszczególne osoby, to wykorzystuje ich słabości, do tego, żeby korzystać z ich wiedzy. A no, po 1989 roku służby bardzo się zmieniły? Moim zdaniem tak, moim zdaniem zmieniły I co, się. I byli zupełnie nowi ludzie? Skąd ci ludzie nie, się no, wzięli? W, w dużym stopniu przecież były przeprowadzone różnego typu e, zmiany w służbach, e, i nie sądzę, żeby akurat ci osobno. dał Pan może film Psy? A może dwa? Pan Pierwszą i drugą część. To chyba widział Pan, jak wyglądała tam weryfikacja. No ale to Pan na podstawie filmu fabularnego czerpie wiedzę na temat zmian w służbach. No ale ja chce nie. mi Pan powiedzieć, że akta nie były palone? Panie Przewodniczący. Tego, tego, tego nie chcę Panu powiedzieć. To, skoro nie kwestionujemy palenia akt, to dlaczego kwestionujemy sposób weryfikacji? Nie, no, nie kwestionujemy sposobu weryfikacji. Kwestionujemy to, czy można czerpać wiedzę na temat weryfikacji służb na podstawie filmu psy. Chciałem wątpić. Hmm, to ciekawy wątek. Czyli rozumiem, że SBC i państwo jednak zmieniło podejście do pedofili po 89 roku według pana. Nie no nie, nie pan. Jeżeli pyta mnie Pana o to, czy po 89 roku służby w demokratycznej wolnej Polsce wykorzystywały słabości ludzi do tego, żeby wykorzystywać ich w różnego typu swoich grach, to tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Słowomir Potapowicz. Nowoczesna. Bardzo dziękuję, czas na serwis.